Mógł za... Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś Wielka Sobota, czas ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pańskim. Wieczorem zgromadzimy się na liturgii Wigilii Paschalnej. Wczoraj wspominaliśmy mękę i śmierć naszego Zbawiciela. Rzymskie Koloseum, a w jego centrum krzyż. Krzyż, który podczas drogi krzyżowej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka niosły rodziny. A to już ulice Warszawy i szczególna modlitwa o pokój. W tym roku akurat droga krzyżowa kojarzy mi się z narodem Ukrainy, ponieważ tak samo cierpi, męczy się, walczy jednak o tą niepodległość, wolność. Same jak Jezus. Jesteśmy tutaj i bardzo, bardzo wierzymy w to, że zapanuje pokój na świecie. Ta intencja towarzyszy całemu światu także i dziś, kiedy w ciszy i refleksji oczekujemy na zmartwychwstanie Chrystusa. Wielka Sobota to czas, w którym adorujemy Pana Jezusa złożonego do grobu. Jej nieodłączną tradycją jest także święcenie pokarmów, które następnie znajdą się na naszych wielkanocnych stołach. Wieczorem po zachodzie słońca rozpocznie się Wigilia Paschalna, na którą składa się bogata liturgia światła, słowa, chrzcielna i Eucharystii. W kościołach na nowo wybrzmi oczekiwane przez nas Alleluja. Liturgia Wigilii Paschalnej kończy się procesją rezurekcyjną. W wielu miejscowościach odbędzie się ona jutro rano, obwieszczając całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał. O godzinie 19:30 na antenie naszej stacji rozpoczniemy transmisję liturgii Wigilii Paschalnej z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, której przewodniczył będzie ojciec święty Franciszek. Wołodymyr Zełenski mówi, że skuteczność sankcji wobec Rosji zdecyduje o długości trwania wojny. Mocnym ciosem dla Kremla była utrata krążownika Moskwa, który, co potwierdzili Amerykanie, został zatopiony przez ukraińskie rakiety. Biały Dom wyklucza na razie podróż do Kijowa prezydenta Joe Bidena. W rozmowie z CNN prezydent Ukrainy porównywał dotychczasowe straty wśród swoich rodaków i agresorów. Straciliśmy podczas wojny od 2,5 do 3 tysięcy żołnierzy. Około 10 tysięcy jest rannych. Według wyliczeń, jakie przedstawił Wołodymyr Zełenski, straty armii rosyjskiej sięgają już blisko 20 tysięcy zabitych żołnierzy. Ukraiński prezydent mówił też o cywilach. Podkreślił, że trudno jest dziś oszacować, jak wielu z nich zginęło, co ma związek z brakiem dostępu do informacji na terenach okupowanych przez Rosjan. Ogromną wizerunkową stratą dla agresora było zatopienie największego okrętu rosyjskiej floty czarnomorskiej. Krążownik Moskwa, co już potwierdził Pentagon, zatonął na skutek uderzenia dwiema ukraińskimi rakietami przeciwokrętowymi Neptun. Biały Dom oficjalnie poinformował również, że na razie nie jest brana pod uwagę wizyta w Kijowie prezydenta Joe Bidena. Nie przygotowujemy się do wizyty prezydenta na Ukrainie. Przekazała rzecznik Białego Domu. Na Ukrainę mogą pojechać inni wysocy rangą amerykańscy dyplomaci. Padają nazwiska sekretarza stanu Antonego Blinkena oraz sekretarza obrony Lloyda Austina. Z kolei w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu mają dotrzeć premier Ukrainy wspólnie z ministrem finansów i prezesem Banku Centralnego. Wizyta odbędzie się podczas wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Prezydent Zełenski mówi o mobilizacji dyplomatów. Powtarza swoje żądanie, by wprowadzić embargo na ropę z Rosji. Demokratyczny świat powinien zadecydować, że pieniądze Rosji za zasoby energetyczne to faktycznie pieniądze na niszczenie demokracji. Kiedy podejmą tę decyzję, wszyscy będziemy mogli zobaczyć, że nadchodzi pokój. Według prezydenta Ukrainy skuteczność sankcji wobec Rosji zdecyduje o długości trwania wojny. Musimy to wziąć pod uwagę, zanim powiemy, jak długo potrwa wojna, dlatego musimy liczyć się ze skutecznością instrumentów wpływu na Rosję, którymi posługuje się Ukraina i cała nasza koalicja antywojenna przeciwko rosyjskiej agresji.
Prezydent Zełenski mówił, że czas trwania wojny mogą skrócić także dostawy broni dla Ukrainy. Im więcej i im szybciej do Kijowa dotrze broń, tym silniejsza będzie jego pozycja negocjacyjna. A co za tym idzie, szybciej zapanuje pokój, wskazał Zełenski. W drodze do Polski jest już około 100 kanadyjskich żołnierzy. Celem ich misji jest wsparcie polskich służb w działaniach na rzecz ukraińskich uchodźców. Wsparcie dla Polski pomagającej Ukraińcom uciekającym przed widmem wojny zapowiedziała w ostatnich dniach kanadyjska minister obrony Anita Anand. To help address the growing crisis at the border. Aby pomóc zaradzić narastającemu kryzysowi na granicy polsko-ukraińskiej, ogłaszam rozmieszczenie do 150 członków kanadyjskich sił zbrojnych w najbliższym czasie, którzy będą wspierać wysiłki Polski na rzecz wsparcia i opieki nad Ukraińcami uciekającymi przed przemocą. Kanadyjscy żołnierze będą przebywać w Polsce przez 2 miesiące, pomagając na różnych płaszczyznach. Nasza armia zapewni wsparcie poprzez 3 linie działań. Najpierw będziemy rozmieszczać członków sił zbrojnych w ośrodkach recepcyjnych w całej Polsce, aby pomóc w natychmiastowej opiece ukraińskim uchodźcom. To największy element naszego wdrożenia do Polski. Druga grupa, jak wskazała kanadyjska minister obrony, wesprze koordynację pomocy humanitarnej kierowanej przez Polskę. Z kolei trzecia będzie pełniła rolę łącznika między polskimi siłami zbrojnymi a kanadyjskim Ministerstwem do Spraw Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa w sprawach dotyczących wyjazdów ukraińskich uchodźców do Kanady. Kanada zobowiązała się do przyjęcia tylu ukraińskich uchodźców, ilu będzie chciało skorzystać z oferowanego programu pomocy i uproszczonych procedur uzyskiwania 3-letniej wizy i pozwolenia na pracę. Blisko 70 tysięcy obywateli Ukrainy znalazło już pracę w Polsce. Z kolei do ZUS-u wpłynęło około 300 tysięcy wniosków o świadczenie 500+ dla ukraińskich dzieci. Od 24 lutego, czyli pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę, polską granicę przekroczyło prawie 2 miliony 800 tysięcy osób. Duża część z nich pozostała na terenie naszego kraju, otrzymując szerokie wsparcie. Polska na mocy ustawy zapewniła ukraińskim uchodźcom dostęp do świadczeń rodzinnych. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że do tej pory Ukraińcy złożyli około 300 tysięcy wniosków o 500+ na około 445 tysięcy dzieci. Ustawa o pomocy Ukrainie daje także obywatelom tego kraju swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. Nie potrzebują oni zezwoleń ani oświadczeń, by legalnie pracować w Polsce. Do tej pory zatrudnienie znalazło prawie 70 tysięcy osób. Najwięcej podjęło pracę w województwie mazowieckim, a także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na czas świąt wielkanocnych wstrzymane zostaną prace przy budowie zapory na granicy z Białorusią. Z kolei funkcjonariusze Straży Granicznej będą na służbie 24 godziny na dobę. Zapora na granicy z Białorusią stanie na ponad 180-kilometrowym odcinku. Do tej pory przygotowano ponad 15 tysięcy pali fundamentowych, umieszczono prawie 6,5 tysiąca stalowych przęseł oraz zainstalowano 11 tysięcy słupów. Gotowe jest też 80% drogi technicznej, z której Straż Graniczna będzie korzystała, by kontrolować zaporę i reagować w przypadku sygnałów wysyłanych z bariery elektronicznej. Konstrukcja będzie gotowa do końca czerwca. Prace toczą się tutaj od rana do późnych godzin wieczornych każdego dnia, również w niedzielę. Święta są wyjątkiem. Dziś, w Wielką Sobotę, czas pracy został skrócony, a jutro, to znaczy w Wielkanoc i kolejnego dnia, w poniedziałek wielkanocny, budowa nie będzie kontynuowana. Nie zwalnia to jednak z obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ich służba trwa nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Według rzecznik Straży Granicznej porucznik Anny Michalskiej na pewno przed rokiem granica była spokojniejsza. Obecnie obok wojny na Ukrainie swój atak hybrydowy wymierzony w Polskę, choć na mniejszą skalę, kontynuuje reżim Łukaszenki. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby przy wielkanocnych stołach czuli się państwo bezpiecznie, przekazała rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Podziękowała Polakom za nadsyłanie życzeń świątecznych.
Obawy przed suszą i wysokie ceny nawozów spędzają sen z powiek rolników. Eksperci uspokajają, susza na razie nam nie grozi. Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa zachęca do ubezpieczenia się na wszelki wypadek. Ponad połowę kosztów ponosi państwo. Kolejny rok z rzędu rolnicy obawiają się suszy. Podobnie jak zeszłej zimy, opady były wyjątkowo skromne. Jeśli się nie poprawi sytuacja, to będzie naprawdę niekorzystnie i to wpłynie z pewnością na koszty produkcji. Zaznacza rolnik Janusz Gargala, koszty produkcji rolnej automatycznie przełożą się na wyższe ceny żywności na sklepowych półkach, podkreśla profesor Tomasz Rachwał. Tutaj w przypadku suszy, kiedy mówimy o ograniczeniu plonów rzędu 20-25%, to możemy się spodziewać tego impulsu wzrostu cen na podobnym poziomie. Choć warunki nie są idealne, praca w polach wre. Mamy nadzieję, że urośnie. Może deszcz popada. Większość rolników zasiało już pszenicę, jęczmień, owies i pszenżyto. Dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Galaszkiewicz uspokaja. Na razie nie ma zagrożenia suszą. Przysłowie ludowe mówi, suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj. To się sprawdza i czekamy na maj, gdzie te rośliny potrzebują najwięcej wilgoci. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wskazuje, że sytuację hydrologiczną w Polsce poprawiły duże opady śniegu początkiem kwietnia. My oczywiście się przygotowujemy jako Ministerstwo Infrastruktury, jako gospodarstwo wodne do tego, żeby tę wodę zatrzymywać. W tej chwili w Polsce retencjonuje się około 7% średniorocznego odpływu. Wody polskie dążą do tego, by podwoić ilość magazynowanej wody. Odtwarzana jest infrastruktura melioracyjna i odbudowywane są urządzenia nawadniające, takie jak jazy i zastawki wodne. Najważniejsze jest zatrzymanie wody na terenach rolnych, dlatego Ministerstwo Infrastruktury wdraża program poprawy retencji na obszarach rolnych do 2025 roku. Około 150 milionów złotych przeznaczyliśmy na te drobne inwestycje lub prace utrzymaniowe, a w tej chwili o tym za chwilę będziemy otrzymywali zdecydowanie większe pieniądze ze środków PROW-u, także ten program będzie zdecydowanie bardziej zintensyfikowany. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowanych zostanie prawie 1000 urządzeń wodnych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk zachęca jednocześnie rolników do tego, by ubezpieczyli się przed skutkami suszy. Część kosztów ponosi państwo. Dopłata jest 65% do składki budżetu państwa. Rolnik płaci tylko 35%, więc to jest oczywiście zabezpieczenie się rolników przed skutkami suszy. Niestety nie tylko susza spędza sen z powiek rolników, ale także ceny nawozów, bo to one mają największy wpływ na pomyślne plony, podkreśla rolnik pan Stanisław. I jeśli nie da się nawozów, to nawet jeśli będzie odpowiednia ilość deszczu, to nie urośnie. Niestety nie oszukujmy się. Rząd proponuje rolnikom rekompensatę za wysokie ceny nawozów. Do tego potrzebna jest jednak zgoda Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni taką zgodę uzyskamy i wtedy już będziemy mogli tą pomoc dla rolników w zakupie nawozów wdrożyć. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 4 miliardy złotych. Wicepremier Henryk Kowalczyk zapewnia, że mimo niesprzyjającej pogody, wysokich cen nawozów czy wojny na Ukrainie, bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest zagrożone. W ośrodkach pomocy społecznej widać duże zainteresowanie dodatkiem osłonowym. Przypominamy, czym jest to świadczenie, komu przysługuje, skąd wziąć wniosek i jak go poprawnie wypełnić. Nowe świadczenie przysługuje rodzinom z dochodem miesięcznym nie większym niż 1500 zł na osobę. W przypadku osób mieszkających samemu granicę stanowi 2100 zł. Dodatek osłonowy to forma pomocy ze strony państwa dla osób, które w związku z wzrostem cen przede wszystkim energii i gazu nie są w stanie poradzić sobie z rosnącymi cenami i tym samym z opłaceniem wszystkich rachunków. Mówi Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Wniosek
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć za pomocą internetu. Jednak zdecydowanie większość dokumentów składana jest tradycyjnie, a więc w formie papierowej. Wniosek o dodatek jest dość długi, ma 12 stron. Jakie dane wpisujemy we wniosku? Przede wszystkim dane osobowe związane z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL, miejscem zamieszkania. Podajemy również sposób ogrzewania w mieszkaniu, które zajmujemy. Wyjaśnia Renata Grudzińska z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Wysokość dodatku uzależniona jest od rodzaju źródła ogrzewania. Bardziej liczne rodziny mogą liczyć nawet na jednorazową wypłatę w wysokości 1400 zł. Dziś 95. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. Papież senior Benedykt XVI urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Bawarii. Do seminarium wstąpił wraz ze starszym bratem Georgiem w lipcu 1945 roku. Święcenia kapłańskie obaj bracia otrzymali w roku 1951. Józef Ratzinger rozwijał się naukowo, obronił doktorat, uzyskał habilitację. Był uznawany za wybitnego teologa. Został profesorem na kilku niemieckich uniwersytetach. Napisał dziesiątki książek i rozpraw, głównie z teologii dogmatycznej i fundamentalnej. W 1977 roku, zgodnie z decyzją papieża Pawła VI, został arcybiskupem Monachium oraz kardynałem. 4 lata później ojciec święty Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Po śmierci polskiego papieża przewodniczył uroczystościom pogrzebowym na placu świętego Piotra. 19 kwietnia 2005 roku w drugim dniu konklawe został wybrany na biskupa Rzymu. Przyjął imię Benedykt XVI. Zgodził się na natychmiastowe otwarcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Zrezygnował z posługi papieskiej w 2013 roku. Argumentował to podeszłym wiekiem i utratą sił. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. Dzisiaj deszczowo, jednak w godzinach wieczornych już nie powinno padać. Szczęść Boże, Krystian Kuczkowski, czas na prognozę pogody. Krople deszczu ujrzymy od Małopolski po Podkarpacie, a w górach i w obszarach podgórskich śnieg. Z biegiem dnia słońca będzie przybywać, a chmur ubywać, chociaż do końca dnia najwięcej będzie ich na wschodzie. W całym kraju odczujemy zimną masę powietrza, na północy na przeważającym obszarze 7-9 stopni, a na zachodzie do 12 stopni. Dość silny wiatr z północy zwiększy odczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1019 hektopaskali. W niedzielę sporo słońca, a stosunkowo najwięcej chmur na wschodzie. Na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie przelotny deszcz i krupa śnieżna. Najcieplej na zachodzie, około 12 stopni, a na wschodzie i południowym wschodzie najchłodniej, 7-8 stopni. Północno-wschodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany. Ode mnie to już wszystko. Życzę Państwu spokojnego dnia.